Martin, pokonaliśmy dziś LKS 3-1. Wywozimy stąd 3 punkty. Jak oceniłbyś to spotkanie z Twojej perspektywy? Tak, to jest najważniejsze, że mamy 3 punkty. Już myślę, że jesteśmy utrzymani. I bardzo ważne zwycięstwo. Kontynuujemy w tej naszej serii i chcemy kontynuować niej. Chcemy zdobywać punkty w kolejnych meczach. Myślę, że pokazaliśmy naszą wartość. Trochę graliśmy bardziej dzisiaj od tylu, ale nie było tego problemu. I nowy chłopaki, jak tam był czysty Filip, my jako i drugi mecz pod rząd zamiast Bochena pokazali swoją wartość. Gramy dobrze jako zespół. Jest to najważniejsze. Szkoda tylko tracone bramki, bo chcieliśmy ugrać na zero. To musimy poprawić w końcu meczu, tak to musi być większa koncentracja, żeby nie tracić bramki. Mogliśmy mieć 11 mecz na zero i to było bardzo fajne. Ale tak najważniejsze te 3 punkty i to, że tam ci nowi chłopaki zapadli i zagrali dobrze. Sobotę gramy z Wisłą Kraków. Chcielibyście na pewno kontynuować tą daną pasę tak na naszym własnym stadionie? Tak, na pewno i z naszymi kibicami. Wiem, że Wisła wygrała, tak samo Arka, więc Wisła jeszcze ma 5 punktów różnicy, ale potrzebują oni walczyć, więc będzie bardzo trudny mecz. A zawsze każdy mecz jest trudny, no i gramy u siebie, jesteśmy mocni u siebie i wierzę, że teraz jesteśmy na takiej tej fale, że po prostu to idzie. I zobaczymy sobotę, ale będziemy na pewno skoncentrowani i będziemy chcieli wygrać.